Dzisiaj mamy 3 luty 2024. Posłuchamy dzisiaj Mariana Kwidzińskiego, który już któryś raz będzie się dzielił swoimi przebojami, swoimi działaniami prawnymi, mającymi na celu, wiadomo, udowodnienie różnych nieprawidłowości w organizacji. Temat, który chciałby poruszyć, to będzie nadażny ślepe posłuszeństwo. I zanim przejdziemy do tego wywiadu, chciałabym może zacząć tą rozmowę dzisiaj takim tekstem Filipa Zimbardo. Powiedział on coś takiego: w całej historii zdecydowanie więcej zbrodni popełniono z powodu posłuszeństwa wobec władzy niż nieposłuszeństwa. Tak więc to nie sprzeciw, nie bunty i odmieńcy są zagrożeniem dla społeczeństwa. Prawdziwym zagrożeniem dla wszystkich są ludzie ślepo posłuszni wobec władzy. Słuchamy Ciebie, Marian. Co chciałbyś tutaj no w tej właśnie, kwestii to powiedzieć? Ślepo posłuszni, to słowo padało też w Auschwitz, bo byliśmy na obchodach wielkiej uroczystości wyzwolenia Auschwitz. Wiadomo, jak hitlerowcy tutaj sobie zrobili poligon doświadczalny na ludziach. To bardzo też było to podkreślane słowo i też było ślepo, nie bądź obojętny. Czyli dzisiaj społeczeństwo ma prawo reagować na złe poczynania władzy, bo to prowadzi do rozlewu krwi, do wojen i tak dalej. Czyli co teraz dalej by mnie mobilizowało, że ja powiem? Aha, mówiłem, że byliśmy w nadarzynie. Byliśmy, można powiedzieć, mile zaskoczeni, jak nas potraktowano w znaczeniu prawnym. Bo w znaczeniu etycznym i takim sympatycznym to temat jest poza tą audycją. I bo myśmy nadmienili, że będziemy, ubiegam się o moje dane personalne, dane osobowe. Więc złożyliśmy pismo, wiadomo, miałem wcześniej złożone, więc procedura oczekiwania na to pismo 30 dni wynosi. No ja tam nie wiem, jak, dlaczego tak długo, bo zazwyczaj w sądzie, gdziekolwiek teraz składam pisemko, tego samego dnia pani mi przynosi moje dokumenty, ja wybieram te tak zwane artykuły, które są dla mojej potrzeby i mi szybko od ręki kserują. Ja muszę mieć to w rękach, te dokumenty w nadarzynie, ja muszę sobie wyznaczyć to mi skserujcie. I nie, że oni będą mi kopertą przysyłać i nie wiadomo, co przyślą. Więc oni muszą o tym wiedzieć, ludzie w nadarzynie, gdziekolwiek, jakimkolwiek, kto jest starsi zboru, że oni nie mogą się wykręcać, bo tak daleko procedury prawne są przejrzyste w państwie polskim. I to mnie, tu bardzo Józkowi z Lasku Bukowego dziękuję za te wstępne słowa, które ty też miałaś, bo on się o to postarał, bo to nie są żadne nowe odkrycia. Mędrców było na ziemi wielu, tylko jeśli nie masz mocy prawnej, no to sobie możesz pogaduchy robić takie czy inne, one nic nie wnoszą do biegu spraw. No i tutaj takie stwierdzenie padło, no to słowo, ludzie mają prawo wypowiedzieć władzy swoje nieposłuszeństwo. Senator Kazimierz Klejna bardzo się urzekł tym stwierdzeniem. Wypadło to stwierdzenie z moich ust, no to tak, nie, że się tym muszę chwalić, tylko gdybym się nawet nie chwalił, to artykuł prawny z naszego statutu by to ma prawo egzekwować. To nie jest tylko, że fundacja że jest tylko po to, żeby robić szum medialny, czy obgadywać, czy plotkarstwem się zajmować, takim czy innym. Więc teraz jeszcze co podam. Nawiążę do pisma, do listu otwartego, który skierowaliśmy do prezesa Rady Ministrów, tak pana Donalda Tuska i tak dalej. Po ilu kancelariach myśmy obeszli w Warszawie? To pierwsza była kancelaria edukacji, no może niekoniecznie pierwsza, edukacji narodowej, tu jest pieczątka, tu jest kancelaria prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, no i tak dalej. Wszędzie byliśmy bardzo z szacuneczkiem przyjęci, no byliśmy mile zachwyceni, że tak wspaniale ludzie władzy państwowej potrafią nas... Aha, byliśmy w tym dniu, gdy ten Kamiński i Wąsik mieli dobijać się do Sejmu, wiecie, bo zostali uwolnieni. Tam była cisza. Tam było kilku tak zwanych popleczników czy wyznawców tej partii, która przegrała wybory. Byli zablokowani, w ustach by im pozamykało, więc nie było tam żadnej rozruby. Liczyliśmy, że będzie bardzo ciężko się gdzieś dostać. Nie, było już bardzo łatwo. Więc teraz co tu dalej możemy powiedzieć? Ponieważ jakie procedury prawne podejmuje fundacja w tym momencie, może powiem, nie? No dokładnie, opowiedz o tym. To znaczy, widzicie, ja mam też obowiązek prawny i mój brat i każdy człowiek, który został źle potraktowany przez tę instytucję, jaką jest, no, niby nazwa Świadkowie Jehowy, niby to jest wielkie wyznanie religijne, a ja mówię, to jest niby, bo w znaczeniu prawnym, no to jest to
tylko korporacja, towarzystwo strażnica, to nie ma nic wspólnego z religią, ale to byłoby zagadnienie na dalsze rozważanie. No natomiast w języku powszechnym świadkowie Jehowy to religia i to jeszcze najbardziej prawdziwa. Tak lansują się w opinii społeczeństwa. I co mieliśmy zrobić? Aha, mamy obowiązek prawny, więc teraz tak, żeby ten obowiązek prawny wykazać, będę musiał pokazać pismo skierowane do prokuratury rejonowej w Białogardzie i to pismo było wystosowane 8-9, to był chyba 8 września, więc wtedy tu było zastrzeżone, że nie może prędzej prokurator podejmować działań, dopóki ja jako przedstawiciel fundacji nie powiem, teraz możesz podjąć działania. To tak mówicie, że ja władzy idę na współpracę, nie, że zrobi albo odrzuci, bo może odrzucić, jak będzie jakiś mało rozgarnięty prokurator. I co teraz zrobiłem? Ponagliłem tą sprawę, 2 dni temu byłem w prokuraturze, że żądam, czy, bo tu jest zresztą napisane, o, fundacja zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ten związek wyznaniowy, gdyż wiele osób odbiera sobie życie. To jest, wiecie o co chodzi głębiej. I tu jest takie zdanie. Wnoszę o wyznaczenie terminu spotkania w celu ustalenia dalszych szczegółów w tej sprawie. I teraz dalsze szczegóły w tej sprawie mam, ponieważ byłem w nadarzynie, więc wiem, co mi nadarzyn oferuje, co nie. I mam przejrzystość tego wszystkiego. I teraz prokuratura jest o tym powiadomiona i będzie mogła ten wniosek poszerzyć o pewne nadużycia starszych zborów. Mógłbym tu nazwiska mówić, czy nie potrzeba? Może niekoniecznie, ale rozumiem z tego, że ty zamierzasz jakby indywidualnie pozwać poszczególne osoby w zborze, które są odpowiedzialne za to, że zostałeś wykluczony, a nie samą organizację, nie samą górę i towarzystwo strażnice, tak? Twoje działania tak, bardziej jest, personalnie. Bo to jest bardziej, bo to dotyczy naszego tutaj lokalnie na mapie Polska, to nasze polskie podwórko. Więc teraz my nie chcemy, bo każdy personalnie, czy to jest starszy zboru, on personalnie odpowiada za swoje decyzje, a nie tylko starsi zboru. O, zresztą popatrzcie, ja pokażę ten taki list, który przysłali nam, no czy ja go tu już mam, czy nie, z nadarzyna. No muszę zobaczyć, czy będę to miał w ręku tu. O, tu jest właśnie. I też na tym liście tylko jest napisane Biuro Oddziału Świadkowie Jehowy w Polsce. To pisemko równie dobrze mogłyby sobie kumoszki wydrukować i tak dalej. Ono nie ma wartości prawnej. Natomiast w procedurze prawnej będzie wymagane, kto to tutaj wysłał. Dokładnie. I u nas fundacja nie przepuści żadnej błędnej decyzji czy prawidłowej bez tak zwanych tych, jak to się mówi, no, musi być podpis kogoś, kto to wysyła. Czyli ścigamy ludzi w tym momencie za unikanie odpowiedzialności. Bo nie mamy być ślepo posłuszni, bo to jest to główne tutaj motto tego programu. Teraz ja już nadmówiłem chyba, czy nie, że to nie jest tylko atak na świadków Jehowy. To również dotyczy wszystkich związków religijnych i politycznych jakichkolwiek. Bo fundacja ma moc prawną. To wszystko, jeśli ktoś narusza prawa człowieka, ja mu byłbym ślepo posłuszny, to znaczy, że ja jestem, gdzie to pisało to zdanie, współodpowiedzialny. Tu pamiętacie, takie było piękne słowo? Bo ja się staję współuczestnikiem, tak jak ludzie poparli Hitlera, to oni stali się współuczestnikami II wojny światowej. Więc tak działa to z tego, o, tu chyba było gdzieś to. No już, no gdzieś to było, że są ślepo posłuszni. No, są współodpowiedzialni. No to było, o, są ich wspólnikami, nie są ofiarami. A tak zazwyczaj mówią, jesteśmy ofiarami, padliśmy ofiarą. No bo ty się sam zrobiłeś z ciebie ofiarę, bo byłeś ślepo posłuszny, czy świadkom Jehowy w tej organizacji, czy w kościele katolickim. No kiedyś palono ludzi na stosie. Bo tak władza nie pomagała tym ludziom, którzy coś dostrzegali, że w naszej religii coś jest nie tak. No to szybko wiemy, co robili. Dzisiaj już władza, jest to bardzo miłe, że senator Kazimierz Klejna otwiera oczy, że tak dobra sprawa mu się trochę w pewnym sensie trafia, bo będzie mógł mocno, no nie mogę tu ujawniać pewnych rzeczy, co on tam, jakie są w planach, bo to już wam celowo to mówię. Czyli tak ciągniemy ten program. No czego się spodziewać, można by powiedzieć, nie? Co, jakie mogą być skutki? To teraz powiem, jakie mogą być skutki, jeśli przykładowo no, to wyśmienite ciało nadarzyńskie będzie dalej stawiać opór.
to władza państwowa wie, jak sobie poradzić. Ich nie interesuje kodeks postępowania administracyjnego, bo niektórzy myślą, że kodeks postępowania administracyjnego dotyczy tylko urzędników władzy państwowej, czy tej administracji państwowej. To tak samo można i w każdej chwili rozporządzeniem władza może, to tak dla przypomnienia z głowy strzelam znowu. Ja myślę, że jest bardzo dobre to podejście, aby skupić się indywidualnie na osobach odpowiedzialnych za pewne działanie, a nie na samym organizacji. Dlatego, że w wielu przypadkach organizacja umywa ręce i mówi, że każdy głosiciel jest sam odpowiedzialny za to, co robi, za decyzje, które podejmuje i to jest jego osobista odpowiedzialność. I w tym momencie wielu z nich może poczuć, jak tak naprawdę są bezradni i że organizacja nie staje w ich obronie i nie działa za nich i w ich imieniu, prawda? No tak, tylko teraz, żeby ktoś to robił samodzielnie, to musi mieć świadomość, jak to zrobić. Bo jak się nie zna dróg prawnych, no to wtedy, no tak jak to się mówi, z grubej rury, na ciało kierownicze. Ciało kierownicze sobie rączki umyje, bo jest w Ameryce, bo gdyby to było w Rosji, całkowicie inaczej byłoby rozmawiane. Już nie chcę tego wątku podkreślać, dlaczego ci zwyrodniańcy religijni, tak ich nazywam, to ciało kierownicze, bo wielkie rzeczy dokonali. Dodali sobie kompetencji, których nie mają w stosunku do każdego głosiciela, kto jest świadkiem Jehowy. To miało być usługi pasterskie, a nie panoszenie się w trzodzie Bożej. Czekaj, co ja tu miałem do przypomnienia? No mi uciekło z głowy. Dobrze, to tak wiecie, przy okazji sobie to odjeżdżam. I teraz ta ścieżka indywidualna może, no wtedy każdy może, tylko teraz wszyscy chcą się w to mocno angażować, żeby te procesy jakieś tam tworzyć, nie? Przypuszczam, że to nie jest konieczne, bo my jako organ prawny, my to państwu polskiemu, władzy państwa polskiego zasygnalizujemy i być może będzie to machinalnie załatwione, odręcznym jakimś tam zarządzeniem, że będą, aha, bo szczególnie senator Klejna był uczulony już kilka lat temu, gdy mu mówiłem, że każdy, kto chce dobrowolnie opuścić ten związek wyznaniowy, powinien mieć taką klauzulę, to powinno być wyraźnie napisane w statucie Świadków Jehowy, tam nie ma tego, tam jest oszustwo za przekrętem wciśnięte władzy państwowej, gdzie są no, wystrychnięci na dudka władze państwową, Świadkowie Jehowy z Nadarzyna wystruchnęli i wtedy, gdyby to będzie doprecyzowane literą, zapisem, to wtedy każdy, kto będzie chciał dobrowolnie opuścić ten związek, nie ma prawa być szykanowany ostracyzmem czy jakimś tam z takim unikaniem, bo to wpływa bardzo na stosunki rodzinne. No na przykład, jeśli ktoś był 30 lat świadkiem Jehowy czy dłużej, no przecież to bardzo się polubiliśmy wszyscy. My się znamy po tej linii tak zwanej tego, że jesteśmy w tej wspólnocie religijnej. Natomiast jeśli ciebie odrzucą, no to stajesz wrogiem. To jest sztuczne bariery się tworzy. Więc władza na pewno sobie z tym poradzi. Tylko czy to zasięg zacznie globalny, ogólnoświatowy, czy na razie tylko w Polsce. Ale jeśli by to miało mieć, bo być może Nadarzyn tutaj będzie stwarzał opory i przypuszczam, że urzędnicy państwa polskiego nie wszyscy są na tego typu rozgrywki prawne przygotowani. Bo Świadkowie Jehowy mają taki sposób, że oni wokół palca potrafią owinąć urzędnika. Ja już to nie będę mówił jakiego i tak dalej. I teraz powiem z innej strony. Ponieważ Polska jest krajem, który należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zasadzie prawie wszystkie państwa. Teraz co to mówi? Wszystkie kodeksy, nawet ten Traktat Północnoatlantycki, a to jest tak zwany układ NATO, więc ja też przytoczę ten piąty artykuł, żebyśmy widzieli, jak zapisy prawne mogą być błędnie przedstawione społeczeństwu, bo tu jest ten artykuł piąty, gdzie mówi się jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tutaj dalej pisze o środki takie, czyli te tutaj umowne, które są wynikają z tej karty, zostaną zaniechane, czyli te działania militarne układu NATO, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Zaniechane. Oczywiście mam prawo, obowiązek taki mówić z tego tytułu, że za tym idą dalsze działania prawne wynikające ze 103 artykułu tej Karty Narodów Zjednoczonych, bo to jest tylko jako informacja podana, żeby ludzie wiedzieli, żeby nie byli ślepo posłuszni. I tu jest tak, w razie sprzeczności, 103 artykuł, w razie sprzeczności między zobowiązaniami członków Organizacji Narodów Zjednoczonych wynikającymi z niniejszej karty,
a ich zobowiązaniami wynikającymi z jakiejkolwiek innej umowy międzynarodowej, zobowiązania wynikające z niniejszej karty mają pierwszeństwo. Czyli wszystkie układy NATO, jakieś tam Trójmorza i tak dalej, wszystkie te możliwości prawne, które do tej pory działają pod innymi szyldami, Karta Narodów Zjednoczonych to wszystko niweluje. I teraz jeszcze, co jest najciekawsze, to będzie też dotyczyło przykładowo instytucji religijnej, jaką są Świadkowie Jehowy. Przypuszczam, że w tym momencie, gdy na ziemi przejmie władzę, tu jest napisane, Wojskowy Komitet Sztabowy pod 47 artykułem, nie będę czytał, ale tu na przykład w 51 artykule jest podane taki zapis, że Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa, środki konieczne. Co to będzie znaczyć? I wtedy będzie podjęte tak dalej, odpowiedzi z mniejszej karty i kompetencji i odpowiedzialności Rady do podjęcia w każdym czasie. Środki konieczne będą podjęte w każdym czasie. Są gotowi z punktu prawnego, czyli urzędnicy, którzy będą reprezentować państwo, każdego państwa, podejmą wspólną decyzję, czy będzie nowe ciało zarządzające, nie wiemy. W każdym razie, jeśli wojsko przejmie, tak skrótowo mówiąc, kontrolę nad światem, to żadna instytucja religijna, Świadkowie Jehowy kościelna, nie będzie miała wpływu na swoich współwiernych. Wtedy wszelkie już zawłaszczanie, pasterskie nauczanie może istnieć, bo to jest taka posługa pasterska, raczej będę czytał Biblię, to nie jest przestępstwo, natomiast w znaczeniu prawnym będzie już wtedy żadna religia nie miała prawa głosu, jako instytucja. Ale wystarczy skupić się chociażby na konstytucji RP, tak? Która zapewnia prawo sumienia i wyznania. I to jest ciekawe, że Świadkowie Jehowy, kiedy to im pasuje, no tak, to powołują tak, tak. się na konstytucję. Ale kiedy chodzi o tych, którzy odeszli od organizacji, tak, Świadków Jehowy i chcą podążać własną drogą zgodną z sumieniem ich, to według nich konstytucja jakby nie jest tym czym, co mogłoby ich chronić. Tylko tam, gdzie im pasuje, to oni się powołują na nią, nie? Tutaj to zdjęcie, nie wiem, czy też pokażecie, czy tam byliśmy w tym, no, w Sejmie i tak dalej. I ja przeczytam Rzymian 13:1. Ten werset, dlaczego on jest taki ważny? Ponieważ widzicie, Rzymian 13:1 będzie tu napisane, że władza jest sługą Bożym. I to Świadkowie Jehowy powinni sobie do głowy przyjąć. Czy 17, oho, 4 to będzie. Jest ona sługą Bożym dla Twojego dobra, ale jeśli postępujesz źle, to się bój, bo nie na darmo miecz nosi. Jest sługą Bożym, mścicielem, wymierzającym karę temu, kto dopuszcza się zła. Czyli, bo przy jednym to mówi, bądźcie poddani władzy zwierzchniej. Czyli Świadkowie Jehowy muszą się liczyć z tym, dlatego fundacja po prostu ma obowiązek prawny wykazać, że Świadkowie Jehowy naruszają konstytucyjne prawa swoich głosicieli, a ślepo posłuszni, ślepo poddańcy, my byliśmy tak samo wszyscy, ja tak samo byłem ślepo poddańczym, ale dopiero otwieram oczy, będąc wiceprezesem fundacji, widzę, że nie mogę ulegać ślepo poddańczej instytucji religijnej tylko dlatego, żeby miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nie, miłość zakrywa, tak, mamy sobie błędy wypaczać, ale nie usuwa skutku prawnego. Mojżesz też przekroczył uprawnienia. Skutek prawny był taki, że przekroczyłeś uprawnienia, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Przecież Bóg był darowany, on nie został odrzucony przez Boga, bo miłością można zakryć, ale miłość nie usuwa skutków prawnych. Także tak to wygląda, więc jeśli byśmy jeszcze chcieli jakieś słówko dodać, żeby się trzymać tej procedury, to nadarzyn, będę do nadarzyna. Oni sami się zobowiązali, że powiadomią mnie, kiedy mnie poinformują, że mogą odebrać te moje dokumenty. No ale ja nie, że oni mi przyjdą pocztą, tylko ja powiem, ja je chcę mieć widzieć przed skserowaniem. Bo taka będzie i nawet wtedy być może prokuratura już będzie miała sprawę uruchomioną, bo nie wiem tego, jak prokurator się... Nawet gdyby prokuratura się ociągała, bo tak można zakładać, prokuratorzy w Polsce są tacy różni i tak dalej, więc my jako fundacja się tego nie obawiamy. Poradzimy się z nieudacznikami państwowymi na wysokich stanowiskach, bo to są też nieudacznicy. To nie jest obraźliwe. Pamiętajmy, urzędnik to jest tylko człowiek, a on jest, jeśli on nie ma zdolności własnego myślenia, samodzielnego myślenia, też jak tu pisze w Rzymian 12:1. Ja dlaczego te wersety przytaczam? Bo Świadkowie Jehowy mają piękne słownictwo w tej Biblii, że to się mile czyta,
To było Rzymian 12:1 chyba, nie? Bo nie spotkałem tego słownictwa w innych Bibliach. Zależy w jakim wydaniu chcemy sprawdzać. O. Tu jest tak. Pełnijcie dla Niego świętą służbę, korzystając ze swojej zdolności myślenia. Czyli moja zdolność myślenia to nie ma być ślepo poddańcze, bo tak mówi ciało, bo tak mówi niewolnik, bo tak mówi brat starszy. Nie ma czegoś takiego. To jest nam nagminnie wciskane, na zebraniach się było wciskane, tak trzeba powiedzieć, a myśmy jak te, no, jak ty nie, no, nie, jakbyśmy nie byli samodzielnie myślący, to byśmy w ogóle tego nigdy tematu nie odkryli, nie? Ale za samodzielne myślenie były sankcje w organizacji Jehowy, nie? No tak, na tym polegał ten problem, że wielu z nas obawiało się, bo wiedziało, zdawało sobie sprawę, czym to się skończy. No tak. Sankcje, nie ma sankcje miejsca. Były też w średniowieczu, palono ludzi no. Na stosach, bo czyli tak, ci, którzy chcą mieć władzę w rękach, są bezczelni do takich poczynań i będą mówić, że świętą służbę pełnią dla Boga. No tak to wygląda. No, a co ciekawe, jak studium z kimś biblijne było prowadzone, no to takie osoby mieliśmy za zadanie pobudzać do myślenia, tak, naprowadzać na jakieś wnioski. Te osoby miały niby prawo zadawać pytania, ale to jest czysta fikcja, bo tak naprawdę nie ma tam miejsca dla ludzi myślących, zadających pytania i myślących samodzielnie, no tak, nie? Ale ja i tak dziękuję, bo ja dzięki temu, że byłem świadkiem Jehowy przez ponad 40 lat, dzięki temu ja się w tych tematach rozwinąłem. Natomiast teraz ślepe posłuszeństwo Marian już dalej nie chce okazywać. No i dlatego bardzo wielu ludzi się budzi, jak to się mówi. Władza zezwala istnieć tym instytucjom tak zwanym, chociaż one trzymają w takich karbach. Oczywiście, jeśli ktoś ma dobrą osobowość, mocną, że jest w stanie ten ciężar tego odepchnięcia znieść, bo są tacy, którzy potem no, nie mogą sobie miejsca znaleźć w społeczeństwie i tak dalej. Więc fundacja tego nie popiera, ale nie zabrania. To jest każdego indywidualna wola, indywidualna decyzja. Więc żeby nie być ślepo posłusznym, to trzeba no naprawdę znać prawa. Ja bym powiedziała, że próba czy problem znalezienia miejsca w społeczeństwie każdego z nas zaczyna się od problemu znalezienia samego siebie. Ponieważ nas tak tam zaprogramowano w organizacji, że my wychodząc stamtąd właściwie nie wiemy, kim jesteśmy, czego my tak naprawdę chcemy. I swoje poczucie wartości uzależnialiśmy od wszystkich innych, którzy klepali nas po plecach i mówili, że jesteś taki fajny. Wychodzimy stamtąd i tak naprawdę często nie wiemy, kim my jesteśmy. Bo już nikt nas nie klepie po plecach, nikt nam nie mówi, kim my jesteśmy, jacy nam jesteśmy. No. I nie daje nam tego czegoś, tak, co nas budowało, że potrzebowaliśmy budowania. A teraz jesteśmy w miejscu takim, że należałoby spojrzeć w siebie głęboko tak naprawdę, kim ja jestem i czy jestem w stanie dać wartość sam sobie i miłość, bo chyba od tego zaczyna się wychodzenie do innych, bo często ludzie z deszczu pod rynnę wpadają, wychodzą stamtąd i szukają innych miejsc, gdzie ktoś ich będzie znowu klepał i tak. Mówił, że jesteś fajny, prawda? I ja wrócę do takiej sytuacji, popatrzcie, mówi się, to jest takie słowo rozsądek. Litera prawa nie rozwiązuje też wszystkiego. To słowo rozsądek padło mi teraz, jak niedawno wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty mówił, że w Sejmie się kłócą i ci się trzymają prawa jakiegoś tam i ci, a mówi, a gdzie tu jest miejsce na zdrowy rozsądek? Ja mówię, Boże, jak urzędnik potrafi do tego słowa dojść, zdrowy rozsądek. Czyli teraz Bóg jest też nazwany Bogiem rozsądku. Sztywna litera nie nauczy nas też porządku, bo my możemy oczekiwać, że wygrają, że świadkowie Jehowy przykładowo przegrają procesy. Bo z góry wiem, że będą przegrywać na upadłego. To jest tylko kwestia, zależy jakiego radcę prawnego będą mieli ci, którzy będą się chcieli bronić przed tą napastliwą instytucją religijną. To jest zaborcza instytucja religijna, to jest, jak to nazwać, okupanci ludzkich sumień. Bo wykorzystali dobre cechy dla celów nauczania, szkolenia, to tak, tylko nie mogą, to nie może być ktoś zawłaszczony. No więc tu byśmy ciągle już mówili ciągle to samo, więc czyli ślepe posłuszeństwo już nie ma miejsca, już czas skończyć ślepym posłuszeństwem. A to, co się teraz dzieje w twoich takich kontaktach z różnymi przedstawicielami władzy, to jest to samo, co jakby jakiś czas temu miało miejsce? Czy są pewne zmiany, pewne posunięcia, jakieś ruchy do przodu, które wcześniej nie miały miejsca?
Zaobserwowałeś jakieś zmiany? Powiem bardzo mile. Ja jestem w pewnym sensie bardzo mile zaskoczony, że polscy urzędnicy, zależy jak tam na kogo się trafi, że mają też ten zmysł, że o świadkach Jehowy już trzeba być ostrożnym, żeby nie przyklepiwać, że to jest święta organizacja. Już to słowo przebija się, że nie może być ktoś zasłonięty parawanem, że on jest święty. No ubrać się możesz ładnie, czy to będzie ksiądz, czy ktokolwiek. To nie jest walka ze świadkami Jehowy, tylko z instytucjonalizmem, który sobie rości prawo do zawłaszczania ludzi. No nie ma czegoś takiego. Jezus nikogo na siłę nie trzymał nawet i tak dalej. Więc nie rozumiem dlaczego. No zobaczymy jak nadarzyn będzie się mocno stawiał. Ja się wcale tego nie boję, ja się zabawiam tymi ludźmi, no bo litera prawa będzie miała moc. Nie na darmo mi władza miecz nosi. Jakie skutki prawne, bo teraz to już, my nie będziemy tutaj mówić o skutkach prawnych, bo ja zmierzam do tego, ja wam przebaczam, ja wam daruję. Tylko nauczcie się mówić prawdę, bo jeśli ja mam dokumenty, kłamali na kłamstwo i to jest wszystko, no to teraz tam będą ugotowani się. Ale od tego małego takiego zborowej, tej najniższej instancji, jaka jest jakiś zbór. No i to będzie ta sytuacja, co się będzie dalej działo. Tylko myślę, że wybaczyć można komuś, kto już nie robi tego więcej. Ale jeżeli ktoś robi ciągle to samo, trudno jest wybaczać komuś. To znaczy, widzisz, tutaj byłoby zagadnienie nie do końca takie. Bo my nie mamy upoważnienia, żebyśmy byli sędziami. My musimy to naprawdę z brudną odrazą taką znosić. No bo ci ludzie no, rzeczywiście przekraczają wszelkie normy, ale nie, czy oni są świadomi, czy tylko, no, tylko dlatego, że są w tej instytucji. Bo gdyby ta instytucja była rozwiązana, to automatycznie nie mają mocy, bo powiem, człowieku, co ty do mnie startujesz? Co ty mi tu mówisz o jakiejś organizacji, nie? Bo twoja organizacja cię demaskuje w tym momencie. Jeśli byś się powoływał na organizację, która nie istnieje, to jesteś poza prawem, nie? Czyli no, takie normy łamiesz prawne, nie? Niemniej jednak człowiek jest odpowiedzialny za swoje wybory. Nawet jak do końca czegoś nie pojmował, nie rozumiał, może nie zdawał sobie sprawy. Wróciłaś do tego, ale że jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy współudziałowcami. I odpowiedzialni za wybory nasze, nie? No tak, za nasze wybory. Mhm. I teraz nikt za nas tego nie zrobi. Bo patrzcie, bo to nie jest tak, że no, ludzie wolą machinalnie. No tak, taka reguła, taki artykuł prawny i wszyscy machinalnie. Jezus powiedział o tym, że on będzie oddzielał owce od kóz, nie? To taka reguła bardzo taka religijna, ale no niestety nikt się nie prześlizgnie, jeśli gospodarzem jest tutaj, no widzicie, już nie mogę w imię wejść, Gabriel, to on sobie nie pozwoli, żeby mu ktoś z ulicy wszedł, on tu ma mieszkanie. No jestem właścicielem, więc ja będę decydował, kogo ja przyjmę na noc, czy coś w tym stylu. Widzicie, my w życiu codziennym te swoje prawa oddajemy tym, którzy nam przewodzą. Póki robią to dobrze, to nie przeszkadza. Dokładnie. A jak naruszają nasze prawa, no to ja mówię, słuchaj, ja nie będę ulegał ślepemu przywódcy, bo ślepy ślepego wprowadzi. Wiemy, jakie są skutki tego, nie? Równie dobrze odpowiedź może paść, bo taki miałem rozkaz. To nie są decyzje u świadków podejmowane w oparciu o własne przemyślenia, o własne sumienie, o własne wartości. Tylko to są decyzje podejmowane na podstawie z góry ustalonych przez kogoś wytycznych i decyzji arbitralnych, nie? Bo ktoś tak z góry zadecydował i każe. Ja po prostu się śmieję, bo to jest taki fenomen, że ludzie za oceanem, których my nie znamy osobiście, nie? Mówią innym językiem, ciągle się zmieniają. Nigdy z nimi kawę nie wypiliśmy, nie zjedliśmy z nimi ciasta, nie zamieniliśmy z nimi w ogóle kilku słów, a ci ludzie wpływają na nasze decyzje, na nasze sumienia, ludzi, którzy tam są. Prawda? Tak, to jest fenomen, naprawdę. Cudownie, że takich czasów dożyliśmy. Nawet można powiedzieć, że się w pewnym sensie nawet nie spodziewaliśmy, że tak dalece przepisy prawne pozwalają, że zostaliśmy zarejestrowani jako fundacja i fundacja mocą prawną, wręcz są urzędnicy, którzy dziękują, że jest taka wspaniała fundacja nasza. To pani urzędniczka, która tu w Koszalinie nas zarejestrowała fundacją, no nareszcie ktoś, co może coś prawnie ruszyć z tym tematem. Mhm. Senator był zachwycony, że ja takie zdanie tutaj na tej karteczce napisałem, że ludzie mają prawo odmówić władzy posłuszeństwa. Oczywiście to się nie stanie powszechne, to my doskonale wiemy, ale chodzi o to, że my literą prawa możemy przywódcom państwowym przypomnieć. To także było mi bardzo miło, żeście ze mną tu. A mam jeszcze jedno na koniec takie pytanie podsumowujące, bo ty tych ścieżek wiele wydeptałeś już, prawnych takich, tak związanych z władzą. Czy możesz mi powiedzieć, czy zauważyłeś, że na przykład władza czy urzędnicy reagują z takim niedowierzaniem na nieprawidłowości, które się dzieją w organizacji, czy są zaskoczeni tym,
No To bo, znaczy, może powiem tak, no jak. urzędnicy w zasadzie tak jakby byli głusi, większość ludzi jest w ogóle nie dopuszcza, nie zawraca mi głowy, po prostu dystansowość niesamowita. To jest to, że my sobie tak tutaj ładnie rozmawiamy, bo my czujemy ten temat, bo go znamy. Dla urzędników to jest coś w ogóle obcego, dlatego nie dziwię się, że prokurator, to tutaj się nie krępujcie, to jest urzędnik państwowy, on spartaczył robotę. Tak, no nie dopełnił obowiązku, więc w liście do sekretarza generalnego ONZ też napisaliśmy, że prokuratura nie dopełniła tych formalności. To jest po to informowane, że w razie państwo polskie, jak urzędnicy nie staną na wysokości zadania, to jest jeszcze ONZ. No już nie będę, bo byśmy w inne ścieżki znowu weszli. Także ja myślę, że cieszę się, że na mnie to spadło, jeśli tak powiem na siebie, bo to też trzeba mieć trochę osobowość, żeby się w to dać wciągnąć, jak to się mówi, bo to nie jest tylko kwestia technicznych słów, nie? To jest trochę zagadnienie, trzeba poznać. No i dziękuję tym, którzy mnie wspomagają, wspierają mnie też poprzez telefony, maile, bo mam naprawdę miłe osoby. Dobrze. To podsumowując to słowami George'a Orwella, możemy powiedzieć, że ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami, są ich wspólnikami. No i dziękujemy Ci za dzisiejsze no to ja też podzielenie dziękuję, się informacjami że tak, różnymi. Się tym podzielili, no.